Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha i wspólnie razem z wami kontynuujemy piękną kulinarną podróż po naszym kochanym kraju w celu znalezienia tych najlepszych okazów gastronomicznych. Tym razem zapraszam was na potężną wyprawę do równie potężnego Poznania, czyli piątego pod względem liczby ludności miasta w Polsce. Odwiedzimy tam najpopularniejszy lokal według opinii Google, czyli Stodola, gdzie można, uwaga, zjeść metrowego kebaba za 99 zł i nie tylko. Tak więc wy zapnijcie pasy, koniecznie wrzućcie pod tym materiałem łapkę w górę. Jeżeli jesteś z Poznania, udostępnij ten film swojemu znajomemu, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, czerwony przycisk, dzwoneczek i będą ci przychodziły powiadomienia o naszych najnowszych filmach. A my już teraz bez zbędnego gadania przenosimy się do potężnego Poznania. To co, od razu, natychmiast przenieśliśmy się na miejsce, czyli Stodoła Kebab and Grill, ulica Wielka 9 w Poznaniu, nieopodal rynku, czyli w samym centrum, dosłownie w samym sercu Poznania. Wrażenia, jeżeli chodzi o lokal, to co pierwsze nam się rzuciło, to taki styl jak w burgerowni. No i od razu samuraj tam popędził, niczym taka motorówka, niczym taki ekspres, taka lokomotywa. I patrzy, wyzwanie, gdzie jest kebab o długości 1 metra w cenie 99 zł. I jeżeli zjadłbym go w 2 godziny, to jest za darmo. Tak więc moi drodzy, to od razu pierwsze co przykuło tutaj uwagę. Poza tym naszą uwagę przykuła informacja o tym, że są fajne, dobre kebaby. I nie są tanie. Te kebaby niestety tutaj nie są najtańsze. Średnio musimy liczyć się z wydatkiem 18 zł. Mięso do dyspozycji oczywiście cielęcina, jak również kurczak. My wybieramy, my podchodzimy do kasy, wybieramy, słuchajcie, jedną z droższych pozycji. Arcykepsa, arcydzieło, to tak sobie to wyobrażaliśmy przed zamówieniem. Coś, co kosztuje 22 zł, powinno już naprawdę reprezentować całkiem przyjemny poziom. Z czego składa się ten arcykeps, samuraj? Z tortilli, sosu barbecue, cheddara, papryczek jalapeno, bekonu oraz cielęcinę plus warzyw. Tak więc moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o arcykepsa, to było nasze zamówienie, które łącznie z podstawowymi napojami wyniosło nas 53 zł. Mi to w sumie smakuje, podczas mojej konsumpcji raczej odczuwam pozytywne wrażenie, ale to nie jest kebab dla każdego. Tu przypomnę, nie można niczego zmieniać, to jest pozycja, która jest taka zrobiona pozycja gotowa. Tak, tutaj nie wprowadzamy żadnych zmian, tak więc ja tutaj poprosiłem o inny rodzaj mięsa. Niestety nie dało się tutaj zamówić kurczaka, to jest taki, że tak powiem, sztandarowy produkt danego lokalu, taka po prostu flagowa pozycja. Taki Big Mac jak w McDonaldzie. Dokładnie, Big Mac w McDonaldzie, to coś takiego jest. Według mnie pierwszy gryz, połączenie tego sosu barbecue plus bekonu, coś genialnego według mnie. Mi ten kebabik podszedł mega. Ja powiem tak, ja tutaj najpierw skupiłem się na tym, jak smakuje mięso. Tutaj próbowałem wyczuć to mięso. Muszę ci powiedzieć, że cielęcina jest delikatna, cienko skrojona, ale raczej sprawia wrażenie takiej niewyróżniającej się jednak niewyróżniającego się rodzaju mięsa na tle kula innych. Kula mocy, ale lepsza. Taka kula mocy mi się wydawało, że to jest, że to nie jest samorobione mięso. Gdzieś tak coś mnie pchnęło. Ale mnie ciekawi ta pozycja w menu guziec. Guziec, bardzo ciekawa pozycja w menu, która pojawia się w dwa dni w tygodniu. Dwa dni w tygodniu i tam prawdopodobnie jest samorobione mięso. Natomiast tutaj standardowo takie troszeczkę lepsze kule mocy. Jeżeli się mylimy, to oczywiście chylimy czoła, ale tak to wyglądało. Lokal stylizowany na burgerownię, zachęcający raczej do konsumpcji. I ta konsumpcja moja przebiegała raczej przyjemnie. Kebab spory zawodnik, raczej jest sycący, acz można by było jeszcze go zrobić takiego większego. 22 zł to jest dosyć sporo. Ja byłem zadowolony, smakował mi, ale połączenie bekonu z barbecue to jest dla w kebabie to jest dla specyficznego klienta. Samurajowi smakowało aż uszy. Jeszcze połączenie tego z tym serem, który pierwszy raz chyba ser był mocno wyczuwalny w kebabie.
według mnie. Powiem wam tak, ser w kebabie to też jest dodatek dla niektórych kontrowersyjny. Dla mnie akurat pasował do całokształtu. Dobry gatunek sera dobrali. Powiem tak, tortilla. Tortilla raczej sprawiała wrażenie, placek sprawiał wrażenie takiego standardowego, jaki widziałem już w bardzo wielu kebabowniach. Powiem szczerze, nie byłem usatysfakcjonowany, ponieważ na samym dole nie był on zawinięty do końca. Tam na końcu nie było to zawinięte. To nie było coś takiego wow, to nie było taka petarda, że wiesz, przyjeżdżam kilkaset kilometrów po niego i mówię, tak, jest, to on jest najlepszy. To on jest najwspanialszy. Tego mi zabrakło. Nie, najlepszy to on nie jest, ale jest dobry po prostu. Jest dobry, ale nie jest najlepszy. To nie jest taki kebab, z którego bym przyjechał z drugiego końca Polski. Dla mnie... Ale przyjedziemy tam do tej kebabowni na to wyzwanie jeszcze. Tak, na wyzwanie na pewno tutaj się zjawimy, ale zawodnikowi czegoś brakowało. Ciężko mi określić czego. Sosy, powiem wam krótko, sosy można sobie samemu dozować, to jest fajne, to jest plus, to jest coś, co rzeczywiście tutaj podniosło ocenę. Jest taki, czuję taki lekki niedosyt, czegoś tu zabrakło, ale jeszcze nie wiem czego. Mi tego wyzwania zabrakło. A samurajowi wyzwania, a mi po prostu, uwierzcie mi, recenzując, jedząc tyle kebabów, może tego rzemieślniczego mięsa mi tutaj zabrakło. Nie oszukujmy się. To rzemieślnicze mięso to by była taka kropka nad i, generalnie zamówienie poprawne. Nie ma się do czego przyczepić, tortilla odpowiednio przypieczona, surówki świeże, mięso cienko skrojone, sos odpowiednia ilość, nie zasuszał. Można by mnożyć pochwały, natomiast tej kropki nad i, tej wisienki na torcie, to po co warto jechać, tutaj zabrakło mi. Cielak ok, cielak fajny, delikatny, ale nie taki, który po prostu, dla mnie nie przemierzyłbym cały. Ale ten guziec mnie jeszcze ciekawi. No. Ten guziec i to wyzwanie w stodole jak najbardziej. Tej kropki na oczywiście, że czegoś zabrakło, nie oszukujmy tak, się. Tak, zabrakło czegoś. I ocena będzie dobra, bo będzie 7 na 10. Ja daję 7,5 na 10. Tak, to jest dobra ocena. Mi zasmakował. To jest dobra ocena, to jest dobry kebab, ale zabrakło tego, po prostu tej kropki na D. Samuraj, zadowolony byłeś? Zadowolony, pełen nasycony. Wzięliśmy jeszcze boksa z kurczakiem, tutaj kolega. I powiedział, że troszeczkę się nie najadł. I by musiał sobie drugiego. I musiałby sobie wziąć drugiego, a boks kosztował 22 zł. Czyli tutaj przyszykujcie się na to, że żeby się porządnie najeść, to trzeba 3 dychy wyciągnąć z portfela. Albo stówkę na wyzwanie. Albo stówkę na wyzwanie i po prostu wtedy mieć go za darmo. Ale stodoła i Poznań jak? Pozytywnie. Pozytywnie, raczej pozytywnie, nie zabrakło tej kropki nad i, tego takiego haczka, tego takiego wow. I w ogóle zamówienia fajnie się składa na ekranie, to jest plus, można sobie tam dodatki wybierać. Ale szybko też jest, na bieżąco wszystko robione. Tak, widzisz wszystko, co jest dodawane na tym ekraniku. Oczywiście ty tam nie klikasz, bo on nie jest dotykowy, ale widzisz wszystko, tak? Więc plus, że transparentność, plus za paragon, uczciwa firma. No cóż, ale tego haczka zabrakło dzisiaj. To wszystko. To jest, moi drodzy, my zapraszamy na naszą grupę Bojownicy Krychy. Oraz na naszego Instagrama, gdzie dowiadujecie się pierwsi o naszych podróżach. Tak więc zapraszamy tam serdecznie, naprawdę jest co oglądać. A my teraz żegnamy z pięknego Poznania. Samuraj tu maszeruje, idzie. Poznań, miasto doznań czy nie? Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze jak. Słuchajcie, tak więc trzymajcie się cieplutko i będzie naprawdę fajnie. Cześć, trzymajcie się, pa. Ekran końcowy, no jak to w stodole, no posprzątane, czysto i pachnąco, moi drodzy. Tak więc kebab w miarę wypieszczony, porządnie nawet, acz zabrakło mi tego guźca. Gdybyśmy tego guźca akurat trafili, to by było naprawdę mega, mega sztos. Jeszcze odwiedzimy stodołę, bardzo, bardzo fajny, przyzwoity lokalik. Wy możecie udostępnić ten film, jeżeli jeszcze komuś nie wysłaliście go, tak więc zapraszamy serdecznie. Oczywiście nad moją głową przycisk do subskrypcji, po boku dwie poprzednie produkcje. Wpadajcie mordy tam i zobaczcie wszyscy z Poznania ten market bez kasjerów, bo warto, naprawdę, take and go, klikasz ten film teraz i wbijasz i oglądasz dalej. A wy trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy, cześć!